Nie zauważyła, w którym koszu ostatecznie wylądowała Ela, ponieważ w tym momencie w tylnych drzwiach restauracji pojawił się Nate. Pomachała mu. Spóźniłaś się, bo bawiłaś się ze swoją laleczką? Zawołał. Bardzo zabawny. Delila pobiegła w stronę knajpy i dopadła wejścia w chwili, gdy runęło. Nate odsunął się, by ją wpuścić, po czym zamknął drzwi, za którymi właśnie rozpętała się nawałnica. Delila poczuła zapach jego wody po goleniu, z delikatną nutką whisky. Był z niej niezmiernie dumny. Męska, prawda? Zapytał ją, gdy po raz pierwszy użył tych perfum. Musiała przyznać, że tak. Nate przeczył stereotypowi typowego właściciela knajpy. Był wysoki, wysportowany, przystojny i zadbany. Miał około 50, krótkie, siwiejące ciemne włosy i starannie przystrzyżoną bródkę. Gdy był niezadowolony, spojrzenie jego grafitowych oczu przebijało człowieka na wylot. I właśnie takim wzrokiem obrzucił teraz Delilę. Masz szczęście, że jesteś dobra i klienci cię lubią, powiedział. Ale musisz zapanować nad spóźnialstwem. Nie będę ci pozwalał na to bez końca. Wiem, wiem, staram się. No owszem. Zmiana upłynęła szybko. Taka była zaleta pracy od 14 do 22. Duży ruch męczył, ale przynajmniej czas szybko płynął. Delila wróciła do mieszkania około 22:30, dzięki czemu przegapiła piosenkę, którą Maria śpiewała na dobranoc. W budynku było całkiem cicho. Słychać było tylko rap dudniący w jednym z mieszkań na końcu korytarza i śmiech z telewizora, który dochodził z piętra wyżej. Dziewczyna zamknęła za sobą drzwi z nadzieją, że pozostawi za nimi smród przypalonej brukselki. I tak się stało. Jej mieszkanie pachniało sosnowym płynem do sprzątania i pomarańczami. Na pewno miało lepszy zapach niż Delila, którą czuć było tłuszczem, jak zawsze na koniec zmiany. Dziewczyna zdjęła ubranie i włożyła je do cedrowej skrzyni przy drzwiach. Skrzynia w połączeniu z torebką oczyszczającego powietrze węgla drzewnego w środku rozwiązała kwestię śmierdzącego tłuszczu, z którym Delila nie mogła sobie poradzić przez pierwsze tygodnie od rozpoczęcia pracy w knajpie. Delila zmyła resztę zapachu pod prysznicem, a następnie założyła czerwoną koszulę nocną z długimi rękawami i umościła się w łóżku z połową pojemnika Bev Stroganoff z zieloną fasolką. Na tej zmianie pracował najlepszy kucharz Nate'a. Stroganoff był pyszny. Jedząc, dziewczyna oglądała powtórkę serialu komediowego na starym telewizorze, stojącym na jej starej klonowej toaletce. Serial jej nie bawił. Nawet się nie uśmiechnęła. Oglądając go podczas jedzenia, po prostu nie czuła się tak samotnie. Około 11:30 w nocy Delila odłożyła pusty styropianowy pojemnik na stertę magazynów wnętrzarskich leżących na szafce nocnej. Wyłączyła lampę i skuliła się na boku. Światło latarni z nad parkingu za oknem rzucało na pokój niepokojące, zniekształcone cienie, które wyglądały niczym olbrzymie, kościste palce sięgające w stronę łóżka. Dziewczyna zamknęła oczy, marząc, by sen przyszedł szybko. I tak się stało. I równie szybko się skończył. Delila otworzyła gwałtownie oczy. Jej eks-budzik wyświetlał 1:35. Usiadła i rozejrzała się wokół. Co obudziło ją w środku nocy? Spojrzała w stronę okna i przetarła oczy. Z okna dobiegał jakiś dziwny, niepokojący odgłos, jakby dzwonienie czy brzęczenie. Delila przechyliła głowę i zaczęła nasłuchiwać. Nie usłyszała jednak nic poza szumem przejeżdżających samochodów. Spojrzała znów na zegar. Była 1:36. Chwileczkę. Obudziła się o 1:35. Nastawiła budzik w lalce na 1:35. Czyżby nie zauważyła ustawień na dzień i noc? Ojej, szeptała. Przepraszam, Elo. Pomyślała nawet o tym, że powinna wyjść na zewnątrz i przynieść z powrotem być może wciąż działającą lalkę, ale była zbyt zmęczona. Zrobi to rano. Otuliła się szczelnie kołdrą i znów zasnęła. Wyrzuciłaś ją? Harper wysunęła podbródek, uniosła brew i wydała usta w swojej minie pod tytułem
Co ci strzeliło do głowy? Myślałam, że jest popsuta. No dobra, ale może by zainteresowała kolekcjonerów. Mogła być coś warta. Wielkie niebieskie oczy Harper zaleśniły na myśl o pieniądzach. Delila prawie widziała kalkulator, który w głowie przyjaciółki dodawał kolejne kwoty. Dziewczyny siedziały przy wysokim, okrągłym stoliku w ulubionej kafejce Harper. Delila popijała herbatę z cynamonem, a Harper, która była uzależniona od kawy, wybrała jakieś wymyślne, poczwórne espresso. Kafejka mieściła się w wąskim pomieszczeniu o ceglanych ścianach, pełnym nierdzewnej stali i chromu z niewielkim dodatkiem drewna. Tuż przed 11 rano było tu luźno. Przy jednym ze stolików siedziała ciemnoskóra kobieta z warkoczykami, skupiona na czymś w swoim laptopie. A przy innym starszy mężczyzna zajadał muffinkę i czytał gazetę. Za barem maszyny syczały i buchały parą. Czy ja cię niczego nie nauczyłam? Zapytała Harper. Zawsze spróbuj sprzedać to, co zamierzasz wyrzucić, pamiętasz? Byłam spóźniona do pracy i zestresowana. Musisz nauczyć się medytacji. Wtedy zapomnę pójść do pracy, bo zatracę się w medytacji. Harper roześmiała się. Wszyscy w kafejce spojrzeli w jej stronę. Jej śmiech przypominał szczekanie lwa morskiego. Po liczbie szczeknięć można było ocenić, jak bardzo to się śmieszy. Riposta Delili została wyceniona na jedno. Jak ci się podoba ta nowa sztuka? Zapytała Delila. Przezabawna. Mam beznadziejne kwestie, ale uwielbiam moją postać. Delila uśmiechnęła się. Harper była jej najlepszą przyjaciółką od prawie 6 lat, od kiedy wylądowały w tej samej rodzinie zastępczej. Postanowiły, że to będzie ich ostatnia rodzina zastępcza i postanowiły wspólnie przetrwać reżim Geralda, byłego wojskowego połówki pary, która je przyjęła. Zawsze gdy Geralt ganił je za nietrzymanie się harmonogramu i przypominał, że to należało zrobić o 17:00, a tamto o 18:10, Harper szeptała pod nosem coś w stylu. A ty możesz rzucić się z mostu o godzinie 0, pieprz się 0? Rozśmieszała Delilę, a to pomagało jej przetrwać. Były swoimi kompletnymi przeciwieństwami zarówno pod względem wyglądu, jak i osobowości. Pewnie nigdy by się nie zaprzyjaźniły, gdyby nie trafiły razem do tego piekła harmonogramów. Ich relacja się jednak sprawdziła. Kiedy Harper ogłosiła sprytny plan, zgodnie z którym słynny dramaturg miał ją angażować do swoich sztuk, Delila powiedziała tylko: uważaj na siebie. A gdy Delila oznajmiła, że zamierza wyjść za mąż za swojego księcia na białym koniu i mieć dzieci, Harper powiedziała tylko: nie podpisuj intercyzy. Harper poszła za radą Delili, ale była na tyle miła, że nie powiedziała, a nie mówiła, gdy Delila jej się nie posłuchała. Myślę, że powinna się jej poszukać, uznała Harper. Kogo? Eli. Myślę, że powinnaś poszukać tej lalki. Harper bawiła się jednym z tuzina blond warkoczyków, które sobie zaplotła. W ostrym, kolorowym makijażu i wąskiej, zielonej sukience wyglądała egzotycznie niczym meduza. Bo może być coś warta, skinęła głową Delila. Nie tylko o to chodzi. Powiedziałaś, że wygląda jak dziecko, o którym marzyłaś. Nie sądzisz, że to dziwne, że znajdujesz lalkę, która wygląda jak twoja wymarzona córeczka? A jeśli to jakiś znak? Wiesz, że nie wierzę w znaki. Może pora zacząć? Delila wzruszyła ramionami. Resztę spotkania spędziły na rozmowie o sztuce Harper i jej nowym chłopaku. A potem, jak zawsze, zaczęły wspominać, z jakiego piekła uciekły. Nie możesz skorzystać z toalety. Dopiero o 9:45. Wtedy przypada wyznaczony dla ciebie czas na oddawanie moczu, wygłupiała się Harper. Doskonale parodiowała ludzi i idealnie wcielała się w Geralda. Potrafiła też w niesamowity sposób naśladować dźwięk, którym Geralt sygnalizował wszystkie zaplanowane czynności w domu. Brzmiało to jak połączenie dzwonienia, bzyczenia i wycia. Delila zawsze zatykała uszy, gdy Harper czuła potrzebę wydania go z siebie. Richard zapytał kiedyś Delilę, czemu wraz z Harper muszą regularnie wspominać przeszłość. Odparła: to nam pozwala docenić, jak dobrze jest nam teraz, nawet jeśli wydaje się, że wcale tak nie jest.
Wszystko jest lepsze niż życie z Geraldem. I jak zawsze, gdy były razem, czas przestawał istnieć. Kiedy Delila szła do samochodu, spostrzegła, że ledwie zdąży wrócić do domu i przebrać się przed pracą. Czemu jesteś dla mnie taki miły? Zapytała Nate'a Delila, gdy zameldowała się na zmianie od 14 do 22. Stała przed harmonogramem wywieszonym na korkowej tablicy w pokoju pracowniczym. Nate przydzielił Delili zmianę od 14 do 22 na cały tydzień. Nie pamiętała, kiedy ostatnio pracowała aż tak długo na tej samej zmianie. A ta była wyjątkowo dobra, bo wystarczy, że Delila położy się spać parę godzin po powrocie do domu, a obudzi się na długo przed rozpoczęciem pracy. Nie będzie nawet potrzebowała budzika. Mogła się zgodzić na tłum klientów, jeśli w zamian miał ją czekać porządny sen. Nate spojrzał na nią znad papierów, nad którymi pracował na okrągłym stole stojącym obok tablicy korkowej. To dla mojego własnego dobra. Lubię, kiedy pojawiasz się w pracy na czas. Cóż, łatwiej przyjść na czas, gdy moje ciało potrafi określić, która jest godzina, odparła Delila. Cieniaska, poganiacz niewolników, zrzęda, okrutnik. Dziewczyna rozpoczęła zmianę w wyjątkowo dobrym jak na siebie humorze. Praca szła dobrze. Kiedy Nate żartował, to znaczyło, że jest zadowolony. A gdy Nate był zadowolony, wszystko szło gładko. Delila tak dobrze się czuła w pracy, że wróciła do mieszkania w pogodnym nastroju. W tym samym humorze zjadła klopsa z brokułem i poszła spać. Wszystko jednak prysło, gdy cała spięta usiadła na łóżku i zaczęła nasłuchiwać. Kto szeptał? Ktoś szeptał. Delila słyszała niezrozumiałe, syczące dźwięki dochodzące z... No właśnie, skąd? Rozbudzona spojrzała na zegarek. Była 1:35 w nocy. Znowu? Delila nadstawiła uszu, ale szept ucichł. Teraz słychać było tylko samochody zza okna. Skąd dochodził ten szept? Ela! To musiała być ona. Harper miała rację. Delila powinna była poszukać Eli. Nie dlatego, że Ela była coś warta, czy też, że była jakimś znakiem, tylko dlatego, że najwyraźniej wciąż miała budzik nastawiony na 1:35 w nocy. Nie zdążyła tego zrobić przed pracą, ale zdecydowała, że zajmie się tym rano. Trudno jej było uwierzyć, że budzik Eli jest tak mocny, że dało się go słyszeć aż tutaj. Ale z drugiej strony śpiewy Mary stanowiły bolesny dowód na to, jak cienkie ściany miał ten budynek. Dziewczyna położyła się i zamknęła oczy. Natychmiast zobaczyła Elę i otworzyła oczy. Znów usiadła. Nie zasnę, dopóki jej nie znajdę, pomyślała. Wstała i założyła dres. Wsunęła stopy w chodaki i sięgnęła do szuflady w szafce nocnej po latarkę. Pojemniki były dobrze oświetlone, ale jeśli Ela została częściowo zasypana śmieciami, to trudno będzie ją zauważyć. Narzuciła na siebie brzydki i kolorowy sweter, który Harper zrobiła jej na szydełku. Wyszła z mieszkania i ruszyła cichym korytarzem, a potem schodami do wyjścia. Na zewnątrz powietrze było chłodne, ale niebo się rozpogodziło. Mimo świateł miasta widać nawet było kilka gwiazd. Delila zatrzymała się przed budynkiem i rozejrzała wokół, by upewnić się, że jest sama. I tak było. Obeszła budynek i skierowała się w stronę śmietników. Paskudne, wielkie, zielone pojemniki stały w świetle latarni i reflektorów z restauracji. Jeden z tych, które poprzednio stały otwarte, był zamknięty, a ten, wcześniej zamknięty, miał teraz uchyloną pokrywę. Wszystkie stały trochę krzywo, jakby ktoś je przestawiał. Cudownie. Jeśli je przesuwano, to odnalezienie Eli będzie niczym gra w trzy karty i może potrwać znacznie dłużej niż Delila zakładała. Dziewczyna rozejrzała się raz jeszcze i wzruszyła ramionami. Nie było na co czekać. Podeszła do środkowego śmietnika, do którego, jak jej się wydawało, wrzuciła lalkę. Uniosła pokrywę, stanęła na palcach i zaświeciła do środka.